jest niewierząca, a uznaje wartości prawicowe, pod którymi ja rozumiem z jednej strony jak największe wolności gospodarcze i swobody osobiste, a z drugiej strony przywiązanie do tradycyjnych wartości. No ale no, trudniej komuś takiemu, bo on nie jest zakotwiczony, że tak powiem, w tym systemie wartości tych właśnie tradycyjnych, tak, które my bierzemy, których źródłem jest właśnie wiara chrześcijańska. Więc można, moim zdaniem, ale no, jest to chyba dosyć trudne, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie zazdroszczę takim osobom w każdym razie ich najróżniejszych dylematów. Podam na przykład chociażby taki przykład. No, dla mnie taką fundamentalną, jedną z fundamentalnych różnic między lewicą a prawicą jest to, że lewica zawsze stawia prymat dobra wspólnego nad dobrem jednostki, a prawica odwrotnie. Znaczy inaczej, lewica jest gotowa poświęcić jednostki, to nawet hurtowo by je poświęcać i to nawet łącznie z pozbawieniem życia w imię jakiegoś dobra wspólnego, które sobie tam ustala, prawda? No bo ten prymat dobra wspólnego, specyficznie rozumianego, jest tak duży, że jednostka zerem, jednostka bzdurą, jak pisał Włodzimierz Majakowski, tak? Prawica odwrotnie. Prawica, no oczywiście, są w pewnych skrajnych przypadkach, no, jednostka może być pozbawiona jej praw i tak, ale tylko w proporcji do potrzeb, za godziwym odszkodowaniem i tak dalej, i tak dalej. A więc prawica nie poświęci nigdy dobra jednostki dla dobra wspólnego, bo to już wtedy przestaje być dobrym, tak? I to się też łączy dobrze z kolei z tym, co mówił pan dr Kawęcki w rozdziale Kościoła od państwa. My jakoś w Polsce chyba jakoś tak instynktownie zawsze od wieku już wyczuwaliśmy, że ten rozdział musi być, bo to jest tak, mieliśmy troszkę taki system jak w Stanach, gdzie nie reguluje się religii z życia publicznego, tylko stawia się na pewnym równym poziomie różne wyznania, prawda, równoprawność, na tym polega ten rozdział. I teraz Kościół, który jest oddzielony od państwa, ma tę fantastyczną cechę, że on wtedy, jak jest rzeczywiście oddzielony, on może recenzować śmiało, krytykować działania władz publicznych i bronić też jednostek właśnie. Jeżeli jest uzależniony, tak jak na przykład w systemach bizantyjskich, czy tak naprawdę Kościół był częścią tego systemu państwowego, to on nigdy ręki przeciwko temu państwu nie podniesie. A my wiemy już od czasów naszego biskupa, chociażby Stanisława, który śmiało ujął się za osobami krzywdzonymi przez króla, że właśnie w ten sposób funkcjonujący Kościół, w oddzieleniu od państwa, jest tym recenzentem, jest tym, który potrafi te władze, że tak powiem, czasem mocno obrugać i tak dalej, zwracać ją na dobrą drogę. W związku z tym, im bardziej niezależny Kościół od państwa, tym bardziej chroni tych naszych wartości, tym bardziej to państwo przywołuje do porządku, bo władcy się zmieniają, ustroje się zmieniają, czasy się zmieniają. Mogą być różne, że tak powiem, prądy polityczne, a Kościół ma stać tam, gdzie stał 2000 lat temu. On ma pilnować tego pionu moralnego, prawda? Więc jeżeli on wejdzie z flirt z tym państwem i się dostosuje do niego w imię jakichś tam bieżących potrzeb, różnych, a czasem nawet finansowych, to on traci tę zdolność, prawda, do tego, do tej walki o wartości, prawda? Przymyka oko na pewne rzeczy, więc tak powiem, mam przymglone spojrzenie różnymi innymi czynnikami. Wobec tego ja jestem przekonany, że właśnie ten model, w którym z jednej strony Kościół jest oddzielony od państwa, ale na zasadzie równości religii w życiu publicznym, tak w Stanach właśnie, a z drugiej strony on po prostu jest na tyle niezależny, że potrafi te władze mocno czasem do porządku przywołać, to jest właśnie taki model, który najlepiej się sprawdza i który nam najlepiej po prostu wszystkim służy. Wbrew temu, co się dzieje, bo służymy starych szkodczach, wbrew temu właśnie, co się dzieje w Europie, gdzie no po prostu religia jest niszczona, znaczy jest usuwana z życia publicznego jako coś szkodliwego, co z kolei powoduje, że mamy zanik tak naprawdę życia duchowego, a rozwija się kultura oparta o materializm, o hedonizm, o przyjemności po prostu, tak? To jest celem życia, nie jakieś tam wartości duchowe, tylko to, żeby mieć jak najwięcej właśnie i teraz, żeby było jak najprzyjemniej, tu, dzisiaj, jutro i tak dalej, i tak dalej. Więc ten świat duchowy, na którym oparta była nasza cywilizacja, jest tak naprawdę niszczony przez tę zachodnią Europę, bo religia jest niszczona, a stawia się na wartości materialne, materialistyczne, a to z kolei jest naturalną podżywką dla lewicy i na odwrót, i tak dalej, i tak dalej. I kółko się zamyka, więc ja mam wrażenie, że jednak tutaj Pan Bóg nad nami czuwa, że przez te nasze różne historyczne takie katastrofy my jesteśmy tam, gdzie byliśmy i możemy, mam wrażenie, przed tym wszystkim się uchronić. Wystarczy po prostu nie naśladować w bezmyślny sposób tego, co oni tam robią. Dziękuję. Dziękuję.